Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Snapcraft. To już jest 53 odcinek i dzisiaj właśnie wyszedł, właściwie dzisiaj jestem już na Snapshotie, bo nie dzisiaj, już jakiś czas temu wyszedł Snapshot, ale wyszedł w końcu pierwszy Snapshot do wersji 1.10, a mianowicie 16W20A, w której doszło no trochę zmian. Możecie obejrzeć moje nowinki, jeżeli nie oglądaliście, tam wszystko zostało, myślę, ładnie powiedziane i przedstawione. O, jest już 555 dzień na tym save'ie. Oh yeah, dobra. Ale co dzisiaj? Dzisiaj pójdziemy sobie do The Endu pokonać smoka. Tak jest, smoka. Jeżeli byliście na live'ie, który odbył się w środę, czyli w dniu premiery Snapshota, to pewnie wiecie, że poszedłem sobie do Netheru, trochę rzeczy sobie tak pozdobywałem. Tak, i dzisiaj pójdziemy sobie już na smoka. Tu już jestem prawie przygotowany, mam oczy Endu, troszeczkę perwek, stack. Ostatnio, bo miałem stack, sobie zostawiłem perwek, resztę przerobiłem na oczy Endu. Jeszcze zaraz zrobię sobie może ender chesta, wiecie. Dwa zostawię. I tu mi się przepala jeszcze szkło w piecykach, jak pewnie widzicie. Zaraz z niego zrobimy sobie te buteleczki, ale to za chwilę się przepali. Chciałbym wam jeszcze pokazać troszeczkę, co się zmieniło od ostatniego odcinka. Mianowicie troszeczkę tutaj na zewnątrz. Zrobiłem sobie tutaj taki mały plac, jeśli to można tak nazwać. Chyba można. Obgroziłem troszeczkę tutaj sobie, żeby mi się tu żadne moby nie pojawiały. Oświetliłem odrobinę. Tak, tutaj mam małe farmy buraków, gdzie sobie rozmnażają świnie, ale świnie na razie uległy zniszczeniu. Będę musiał sobie kolejne dorobić. I cholerne te zabijanie wszystkich naraz. Mogłoby kilka osobników zostać. Dobrze. Chciałbym wam również podziękować za wbicie na moim kanale w końcu 10 tysięcy widzów. W końcu dychę dobiliśmy. Powiem wam szczerze, że gdyby nie pomoc Roxa, pewnie 10 tysięcy dopiero przed wakacjami jakoś blisko byśmy bili. Ale już 10 tysięcy mamy na kanale wbite. Ale no niestety specjal pojawi się dopiero, tak jak planowałem, gdzieś koło wakacji, gdyż będę potrzebował do tego nowego telefonu, żeby ładnie nagrać to wszystko. Spokojnie, specjal będzie. Z konkursem, z nagrodami. Troszeczkę później, ale na pewno się pojawi. Dobrze, to teraz wam powiem tą historyjkę konia. Patrycy się nie znalazł, mój koń, ten drugi, uległ zniszczeniu. I mam teraz sobie tego, znaczy uległ zniszczeniu. Jechałem i on mi wpadł do takiego kanionu i już niestety z nim nie wyszedłem, bo nie miałem wtedy żadnego heal-offu przy sobie, nie miałem go jak wydostać. Więc wziąłem jedynie siodło, zbroję i przyszedłem tutaj sobie tym. Znalazłem po drodze i przyszedłem sobie tym nowym, którego znalazłem po drodze. Oh yeah. Troszeczkę język mi się plącze. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że w końcu udało nam się dobić te 10 tysięcy widzów. Czekajcie, czemu ja mam takie lagi jakby? Świni nie mam. Co może takie lagi generować? Kurczaków też nie mam. Chyba, że no ten zegarek raczej też nie. Ale wiecie co, wyłączę go na wszelki wypadek. A może? Tak troszeczkę FPS-y skoczyły, no nie będę ukrywał. No nie wiem, być może. Chociaż... A. Dobra, o widzicie, już kończy nam się szkło przepalać, tak więc będziemy je powoli teraz wyjmować. I będziemy robili sobie z niego buteleczki, w które będziemy zbierać oddech smoka. Sporo tego chciałbym mieć i myślę, że sporo tego mieć będziemy. Chciałbym was też zaprosić, teraz na początku jeszcze tak powiem, na live'a. Ale to za chwilę, zaraz, od początku. Muszę wam się przyznać, że nagrywam ten odcinek w czwartek, jak zwykle, Snapcraft, 19 maja. Muszę wam się przyznać, że dzisiaj są moje 18 urodziny. Ale, że tak powiem, wyprawiam je dopiero jutro, jeżeli można tak nazwać, wyprawiam, bo troszeczkę inną koncepcję zastosowałem do tego, ale to nieważne, to moja prywatna sprawa, prawda? Dopiero jutro będę to wyprawiał, czyli w piątek. Ale chciałbym w sobotę zrobić live'a. Mam nadzieję, że wyjdzie mi ten live, że będę dysponowany, gdyż no wiecie jak to jest na osiemnastkach. Trochę się pije, trochę... No mam nadzieję, że nie będę chory po prostu po tej osiemnastce. Cały zdrowy, bez kaca będę mógł nadać live'a. Myślę, że live'a jakoś tak przed wieczorem nadamy.
Coś w ten deseń, coś w tym stylu. No więc zapraszam was na tego, mam nadzieję, live'a, który się, mam nadzieję, odbędzie w sobotę. Myślę około nawet godziny 18, 19, coś koło tego. Jeszcze raz dzięki wam za te 10 tysięcy widzów. A ja się jeszcze prześpię i szybko, zaraz robię kopię save'a i będę leciał do The Endu. Tak więc, nie wiem, czy wam pokazywać tą drogę. Myślę, że jakiegoś szybkiego timelapsa, albo będę się odzywał do was co jakiś czas. Tak więc ja sobie robię kopię save'a i widzimy się za chwilę. Tak sobie idąc w kierunku twierdzy, napotkałem wilczki. Cholernie żałuję, że nie wziąłem kości, bo byśmy sobie jakiegoś teraz przygarnęli. Ale zapiszę sobie koordynaty tych wilczków i kiedyś myślę po takie przyjdziemy. A czy jakiś progres do tej pory był? Powiem wam szczerze, że nie. Jestem już ponad prawie 700 kratek od mojej bazy tymczasowej. I nadal wychodzi na to, że twierdza znajduje się tam. Tak więc ja cały czas idę przed siebie. Ło. Jeszcze żadne oczko mi nie pękło. Co jest? No. Okej. Okay. Tak więc, no jeszcze kawałeczek przed nami. Wow. Czekajcie. No proszę, jakie piękne góry. No kurde. Śliczne. Takie, o, kolejne wilczki. Ale zobaczcie, jakie ładne te góry są, takie efekciarskie. Kurde. Kiedyś będzie trzeba tutaj przyjść. Mam zapisane koordy wilczków, to i mam koordy prawie że tego. Tak więc nie będzie problemu, jeżeli będę chciał tutaj sobie przyjść. Wow, ale naprawdę góry piękne. Można by coś tutaj z nimi kiedyś wykombinować. Bo czemu by nie? Tak. A jak progres twierdzą, cały czas przed siebie. Ach, pęknie. Ach, widziałem pierwsze oczko, które pękło. Ale pięknie zgadłem. Dobra, widzę, że tu mamy dynię tajgę. Zwykła tajga. Ale nie tego szukam. Szukam twierdzy. No, może by pod tajgą ta twierdza była. No, kawałek się jeszcze przejdziemy. Teraz wyrzucę z jeszcze jedno oczko. No, widzę, że już południe jest. Dobra, zaraz przejdziemy ten lasek i rzucimy tak orientalnie tą perełkę, znaczy oczko. I może gdzieś tu w okolicy. No dalej myślę, że już to twierdza nie będzie. No te 1000 kratek, a już prawie jestem. No jestem już ponad 1000 kratek. A jeszcze w tamtym kierunku. Daleko jest ta twierdza. Będzie trzeba jeszcze dwie pozostałe znaleźć. Zacząć, która będzie najbliżej, że to tak nazwę, mojej bazy, o, mojego spawnu. O, widzę, że tu jakieś owieczki. Czarna owca. Tak, piękny świat, piękne tereny. O, widzę pustynię tam jest. Pustynia. Gdzieś może w okolicy być nawet mesa. Kiedyś będzie trzeba poszukać. Piękne jeziorko z lawą. Chociaż nigdy za nim nie przepadałem, ale na powierzchni bardzo łatwo można obsydian zdobyć. Zalewając wodą, a tam widzę wioskę mamy. I to chyba moja, no, to jest chyba nowa wioska. Tutaj jeszcze nie byłem raczej. Przynajmniej sobie nie przypominam. Dwie wioski, jakie znalazłem na tym świecie, to jedna jest koło spawn, a druga jest na lewo, więc to na pewno nie jest ta. Chociaż, czekajcie, jest tutaj gravel, ale jest też ścieżka, dobra, to jest jakaś popsuta wioska, bo nie powinno być, powinna być sama ścieżka, ale tak, to jest nowa, tutaj na pewno nie byłem. Tak, o i króliczki mamy, o i są mosty, wow. Noise. Dobra, co tu znajdę? Pewnie jakieś żelazo albo jabłka. Ach, bliska. Dobra. A jak tam twierdza? W tamtym kierunku cały czas. Nie pęknie, dawaj. Czyli gdzieś może być na pustyni. Nice. O, sawannę widzę. Tam mamy. Będzie trzeba... A pójdziemy jeszcze na sawannę, zaraz. Zetnę drzewko na sawannie i puścimy orientalnie jeszcze perełkę jedną. I no, pójdę na sawannie tą akację, to się nazywa akacja, tak, akację jedną zetnę. I wiecie co, za chwilę się do was odezwę. Zetnę sobie akację i znajdę, myślę, twierdzę, bo gdzieś to musi w okolicy być. W
Właśnie zwracam sobie z tej sawanny, zobaczcie jakie ładne góry nam się tu wygenerowały. Ale zobaczyłem, że niedaleko tej wioski tutaj mamy świątynię, więc czemu by nie zajrzeć do niej? Zajrzymy. Co tutaj ciekawego mamy? Dobra, tu sobie ostrożnie zejdę. Okej, co mamy tu? Wow! Nic ciekawego. Też nic ciekawego. O, to już spoczy. No, szkoda, że nie takie fajne jabłko, te takie noczowe, bo to się tak teraz nazywa chyba jabłko nocza. Nocza, nocza. Nocza ocza, haha. Dobra, zaraz tutaj się noc nam zrobiła. Czy ja jestem na peaceful? Czemu jestem na peaceful? Shit. Cholera. O, nowe mobki. Zobaczcie, nowe mobki nam się tutaj zespawnowały. Zabijemy je. Husky. Dobra. Niestety już nic sensownego z nich nie dropi. Zaćmienie księżyca. Cholera, no miałem peaceful i teraz mam za swoje. No przepraszam, naprawdę nie zauważyłem. Odłożę to, co może mi się kiedyś przydać. To wywalę. Chociaż no niefortunnie teraz to wywaliłem tu, bo podniosę wszystko na raz, no właśnie. Dobra, a chlebek też walić, to też walić. I uwaga. Gdzie? W tamtą stronę. Dobra. Ach, pękło. Fajny efekt takiego rozbłysku się robi podczas pękania. Dobra. Myślę, że sobie... No, znajdę twierdzę, to się do was odezwę, bo ona może być wszędzie. No chyba, że coś jeszcze ciekawego znajdę. Ło, dobra, powiem wam szczerze, że jestem gdzieś bardzo niedaleko i widzicie bardzo blisko tych gór, tylko cholerne tutaj śmiecie mnie atakują. Znaczy, puszczam. Gdzie on jest w ogóle? A tam, dobra. Nie zauważyłem. Czyli jest to w tą stronę gdzieś. Cholera, gdzie? To gdzieś musi być tutaj, w okolicy. O, ale umarł. Zaraz się gdzieś tu chyba wkopiemy. No to gdzieś blisko może być. Dobra, wkopiemy się gdzieś tutaj i poszukamy. No bo jak widzieliście sami, to gdzieś tutaj te oczko sobie krąży. Pięknie. Za 5 punktów. Dobra, na jakim jestem poziomie? 30 dopiero. Jest! Dobra, mamy! Mamy to. Jest jednak twierdza. Na pustyni. Jakby, gdzie teraz ten portal może być? Albo na górze, albo na dole. Wątpię, żeby na tym poziomie. No raczej, gdybym był portalem, to zesponowałbym się na dole. O! Zesponowałbym się gdzieś tutaj koło schodków. O, jak sweet. No proszę. Jak pięknie. No, come on, dobra. Zniszczę was. Shit. Cholerne silverfish, jak ja tego nienawidzę. Wow, 4 oczka już mam włożone. Rekord, jeszcze tyle nie miałem. Dobra, zaraz ostatnie oczko włożymy, tylko powychrzaniam to wszystko, co mi się na razie nie przyda. I... wbijamy. Mam nadzieję, że będę miał jakąś fajną platformę, jakiś fajny spawn. Najlepiej na wyspie. Nie lubię tak daleko od wyspy. No, achievementa. O, ale fajny spawn. Tu się później jakoś fajnie wyrówna tutaj teren. Jakąś tutaj zrobi się oszklito. To wszystko jest do zrobienia. Okej, dobra. Czas rozchrzanić tego smoka. Wow. Dobra. Muszę się teraz orientować mniej więcej w terenie. Tak, wszystkie słupy obsydianowe jest jeden mniejszy od drugiego, czyli w tam mniej więcej. Zacznijmy od tego. Zacznijmy oczywiście od rozwalenia słupa obsydianowego. Już jakiś czas temu odkryłem taką fajną, fajny sposób na likwidowanie tego. Pokażę wam. Idziemy i... bam! Przechodzimy, tu się wbijamy w kratę. Nawet nie musimy tego rozwalać. Rozwalamy. Bam! Tu! Bam! Tutaj. Oh yeah! Oh mama! Oh motherfucker! Easy peasy! O tu będzie ciężko, czekajcie. A jednak nie! No, sweet!
I ostatni. Jesteście gotowi? Uszkodzę go troszeczkę. Smoka. I to byłoby na tyle. Nie, 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 czekajcie. Muszę, żeby się nie zabić. Kurczę, troszeczkę źle to rozegrałem. Ale mamy kwas. Znaczy, oddech smoka. To na razie mi się już nie przyda. Zabieram buteleczki. Ho, ho. Sobie troszeczkę to ponapełniam, się trochę z nim pobawię, więc dajcie mi chwileczkę. Ten smok chyba troszeczkę się popsuł i strasznie, powiem szczerze, mnie irytuje to. Zatem, no co to ma być? To jest irytujące, co by nie mówić. No, cholera jasna. No, oczywiście. Nie wiem, coś się ten smok popsuł, zobaczcie. Ani nie odlatuje, ani nie zieje kwasem. Albo się zmęczył może. No nic, troszeczkę go tutaj spróbujemy poobijać, jak dojdę, kurna, do... tego skurczygnata. No widzicie, jak ten odbija? On coś się popsuł chyba. Nie wiem, o co chodzi, ale muszę się najeść, bo muszę zaraz umrę z głodu. No widzicie? Nie wiem, co się dzieje. Cholera jasna. No skurczy byk jeden. Ja nie mam nerwów do takiego czegoś. Jasna cholera! O co tu do cholery chodzi? No, dobra. Ja nie wiem, co, muszę troszeczkę tutaj z nim powalczyć. Spróbuję go jakoś zabić czy coś, bo jak z tego co widzę kwasu, to chyba już więcej nie rzuci. Dobra. Widzicie, to wszystko zabija w okolicy. Dobra, widzimy się za chwilę. Powiem wam szczerze jedną przerażającą rzecz. Ten smok się psuje. Zobaczcie. Nie mogę do niego podejść, bo od razu dostaję w pierdziel. Widzicie? Jedyną chyba opcją będzie trzeba włączyć Peaceful. Bo wtedy on mi chyba nie będzie bił, tak? O właśnie, ale no nie ma innej opcji. Czekajcie, ja włączę teraz sobie na przykład Hard. Widzicie? On mnie wyrzuca. To jest coś popsute. Tak nie powinno być. Dobra, on może mnie bić, ale no nie bez przesady, to ucieka z tego gniazda. Co się dzieje, jasna cholera. Dobra, czekajcie. Jeszcze raz włączę Peaceful. Schowam się tu i spróbuję włączyć Easy. Co się stanie? O, widzicie? To jest chore. Chore, horrendalnie chore. No przepraszam, nie ma innej możliwości, bo ten smok jest popsuty. Choleraż, mi przykro, że muszę to tak go wykończać. No ale niestety, jak widzicie... No zbyt emocjonująca ta walka ze smokiem nie jest. Sami możecie to zaobserwować. Dobra, teraz włączymy sobie hard. Aj, gin, skurczy byku. Się poplątałem. Dobra. Nie szkoda go, był popsuty. Ale mamy jajko. Oh yeah. Zbierzmy sobie levelsy. No, 52, 56. Sporo. 60. Ładnie. Dobra, teraz czas wziąć jajko. O, tam mamy portal, widzę. Jedna kwestia, gdzie ja mam moją platformę? Chciałbym mieć ten portal blisko platformy. Czy tutaj jest ta platforma? Obywatelska? Haha. Chyba tutaj. Tak. A portal jest daleko. Będę musiał, myślę na live nawet,
pozbierać dużo US Gasta i porobić te kryształy endowe. No i będę robił tyle portali wokół endu, dopóki nie wygeneruje mi się jeden blisko platformy obywatelskiej. Hehe. Dobra. Gdzie ja mam mój Ender Chest? Gdzie ja go postawiłem? Gdzieś chyba... No nie mam go przy sobie. No nie mam. Gdzieś przy jakimś filarze postawiłem. Tylko gdzie? No nie wiem. Cholera jasna. A tu jest, dobra, widzę. Bym musiał robić od nowa. Na szczęście obsydian mam. Oczka. Oczków nie mam, gdyż zostawiłem je właśnie w Ender Chestie. Ale żeby tradycji stało się dość, bierzemy jajeczko. Czy mi się wydawało, czy ono się pomniejszyło? Tak na chwilę, jakbym je rozbił do itemu. Tym kill-offem. Chyba mi się wydawało. Dobra. Oh yeah. Odkładamy od razu. No, prawie 400 tego kwasu. Tak. Jest. Dobrze. Smok pokonany. 10 tysięcy widzów wbite i mam nadzieję, że będziecie na live, gdzie, no myślę, więcej niż na tym odcinku będzie się działo. No myślę, że zbiorę nawet, myślę, coś koło staka tych US Gasta, z tego stworzę 16 stak kryształów endowych i 16 smoków by się pokonali kolejnych jeszcze. Więc 16 takich portali było dodatkowych się tutaj wokół nas wygenerowało. Tak, no i myślę, że nawet na tym live'ie byśmy poszli do nowego endu. No nie wiem, no jakoś sobie tutaj porobimy. Może najpierw do endu, może najpierw guzy gasta. To jeszcze jest do przemyślenia. Dobrze, ja sobie wskakuję do tutaj. Później będę musiał podprowadzić jakoś portale. Podłączyć sobie do twierdzy. Twierdzą się zająć. No jeszcze dużo czasu, dużo rzeczy jest tutaj do zrobienia. Czas jest na szczęście. Tak więc Minecraft ukończony. Pięknie. Achievement get. No pojawia się. Oh yeah. Okej, okay, dobra. Smoczek pokonany. Tutaj sobie Ender Chesta postawię. No pięknie. Na razie jajeczko... Albo nie. Jajeczko będę trzymał tu, bo potem gdzieś spierdzieli, nie będę mógł go znaleźć. Dobra. Czy coś chciałbym wam jeszcze tutaj pokazać? Chyba nie. Nie. Ty nie wchodzisz do Enderu. Dobra. Tak więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Taki bardziej luźny, ale nadrobił na live'ie. Dzięki za 10 tysięcy widzów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Snapcraft lub na live'ie. Na live'ie mam nadzieję w sobotę. Mam nadzieję, że nie zaszaleję za bardzo. I będę dysponowany, żeby robić live'a. Dobra, jeszcze raz. Trzymajcie się. Na razie. Siemanko i cześć.